Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, w kolejnym podsumowaniu meczów Wisły Kraków w tym sezonie, w tej rundzie wiosennej, jak to woli, tak sobie może to nazywać te materiały. No, cieszymy się, bo kolejne zwycięstwo Wisły Kraków, tym razem 2-0. No, piękny to był mecz, czy piękny? Momentami dosyć dużo walki, ale ważne, że zakończony, okraszony zwycięstwem Wisły Kraków. Piąte zwycięstwo z rzędu. To już jest naprawdę całkiem, całkiem dobra seria, pokazująca, że Wisła Kraków jest w formie, jest w gazie. Pomimo, że przypomnijmy, mieliśmy swoje problemy w tym spotkaniu. Chodzi bardziej o te problemy kadrowe, ponieważ no, nie mógł w tym meczu zagrać Alon Turgeman, który no niestety no, ma kontuzję i ta kontuzja wydaje się troszkę poważniejsza niż na początku myślano. To jest pierwsza sprawa. Drugi zawodnik to przecież Łukasz Buliga wypadł nam tutaj później. No też Kamil Wojtkowski nie mógł zagrać w tym meczu, więc wiele komplikacji już na tym etapie sezonu, a mimo wszystko gra Wisły Kraków wyglądała w tym meczu naprawdę dobrze. Ciężko się naprawdę jest przyczepić, myślę, że to trzeba już tak na siłę, bo gra Wisły Kraków no naprawdę jest optymistyczna. Wygrywamy to spotkanie 2-0, bramki dla nas strzelają no przede wszystkim Oleg Buksa, który zagrał dobre spotkanie, naprawdę świetny debiut w pierwszym składzie, bo to też jest dla tego chłopaka wielkie wydarzenie i zagrał naprawdę, no ta bramkę, którą strzelił, no to nie było łatwa sytuacja, tu trzeba było wygrać pozycję, tu trzeba było też no, trafić odpowiednio w piłkę. Bardzo, bardzo dobry występ Olka Buksy, no również druga bramka należy do Kuby Błaszczykowskiego, który no, pokazał po prostu swoje umiejętności, no bo uderzenie naprawdę wyśmienite ze strony właśnie Kuby Błaszczykowskiego, no rzut wolny niby, ale faktycznie świetne uderzenie. No więc no, same pozytywy, Korona Kielce no, jest w trudnej sytuacji, bo gdzieś ta przewaga Wisły się zrobiła troszkę większa, bo przyjeżdżając tutaj na Rejmonta no, mieli no, tyle samo punktów co my, a teraz sytuacja się troszkę odwraca, no, polepsza się Wisły Kraków, no bo 3 punkty już odskoczyli Koronie, ŁKS-owi to już w ogóle odskoczyli, a do tych zespołów, którzy walczą o pierwszą ósemkę, no wyraźnie się zbliżyła. No i to są na pewno pozytywy. Same bramki naprawdę ładnej urody, więc można naprawdę Wisłę Kraków chwalić za to spotkanie. I powiem tak szczerze, wiele osób mówi mi tak, że Wisła Kraków wygrywa tylko z zespołami słabszymi. No tak, znaczy ja mam na to dwie odpowiedzi. Po pierwsze, jeśli tak jest, to bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, że wygrywają za słabszymi, bo uważam, że to jest dobry wyznacznik tego, że po prostu z tymi zespołami, które są od nas słabsze, wygrywamy. A no, z zespołami, które za chwilę czekają nas trudne spotkania z Krakowią, z Lechem Poznań, z Legią Warszawa. I oczywiście, ja nie mówię, że w tym meczach Wisła Kraków przegra, ale na pewno nie będzie faworytem tych spotkań. Ale wiecie, jeżeli przegra z Legią na przykład, która ma no powiedzmy dwa razy szerszą kadrę niż my, to ja uważam, że nie będzie wstydu i generalnie nic się nie stanie. Takie, wiecie, jednak Wisła Kraków ma taką kadrę, a nie inną. Ale to nie znaczy, wiadomo, że teraz to możemy sobie gdybać, co będzie. Dopiero jak będzie, że tak powiem, będzie grała z Legią i na przykład wygra z Legią, no to wtedy no nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiem, Wisła Kraków wygrywa tylko ze słabymi, bo z tymi mocniejszymi też potrafi grać. To są, wiecie, niektórzy ludzie no szukają jakiejś, wiecie, szukają dziury w całym, no. A ja uważam, że nie ma co szukać takiej dziury, bo generalnie Wisła Kraków gra ładnie. Jeżeli, słuchajcie, Wisła Kraków strzeliła 6 bramek, a nie straciła żadnej bramki, to coś znaczy, że
ogólnie, czy jakby grali nawet ze słabymi zespołami, bo umówmy się, Jagiellonia jest trochę w rozsypce, ten nowy trener no nie bardzo wie, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości. Później Zagłębie Lubin, ciężkie spotkanie, udało się wygrać. Teraz wygrywamy 2-0, ale umówmy się, mogliśmy ten mecz wygrać 3-0, 4-0. Troszkę te ostatnie 20 minut, jak się można do czegoś powiedzieć, że te ostatnie 20 minut troszkę te akcje nie były dobrze kończone, ta skuteczność nie była za wysoka, ale z drugiej strony prowadziliśmy 2-0, mogliśmy sobie pozwolić na te parę sytuacji, żeby po prostu nie zostaną skończone, ale oprócz tego mecz w miarę kontrolowaliśmy, stwarzaliśmy sobie całe te sytuacje, to nie było też tak, że Korona murowała bramkę, bo Wisła Kraków, nawet Korona coś zaczęła grać, więc też troszkę Korona zaskoczyła Wisłę Kraków, sam Artur Skowronek to przyznał, ale no Wisła mimo wszystko po prostu była lepszym zespołem, no i cieszy, że po raz kolejny wygrywamy w przekonującym stylu i myślę, czas teraz jest, by przejść do ocen poszczególnych zawodników, bo te oceny będą, muszę powiedzieć, bardzo wysokie. Wystawiłem bardzo wysokie, ponieważ wielu zawodników zagrało według mnie powyżej moich jakichś oczekiwań, tak? Więc to też trzeba w jakiś sposób docenić. Zaczynając od bramki, Michał Buchalik. No słuchajcie, Buchal dzisiaj był naprawdę w formie, był bezbłędny, był bardzo pewny w tej bramce, to bardzo mi się podobało, no i potrafił, te interwencje były faktycznie ważne jego. To nie można powiedzieć, że tam Korona nic nie oddała żadnego strzału na bramkę, bo oddała, no i to były groźne strzały. W pierwszej połowie były takie dwa strzały, które mogły zagrozić Michałowi Buchalikowi, ale on był w doskonałej dzisiaj formie i wybronił to wszystko bez problemu. No i oprócz tego te wybicia były takie czasami lepsze. No czasami coś nim wyszło, stąd ocena 5. Już mi się plącze język, wiecie, bo troszkę się dzisiaj nagadałem o tym meczu. Od razu siadłem na gorąco, żeby wam tutaj to nagrać. Michał Buchalik, jak mówiłem, piąteczka. Taka ocena, bardzo dobry mecz. Bardzo dobry mecz, nic wyżej niestety nie mogę dać, ale 5 jak najbardziej mogę, więc robię to z wielką, wielką przyjemnością. Dalej mamy Maćka Sadloka i oczywiście tutaj będą głosy, że będzie niesprawiedliwa ocena, ale według mnie zagrał na plus 4. Tak, takie jest moje gdzieś tam, bo było troszkę błędów, było troszkę czasami niedokładności, ale z drugiej strony był aktywny w tych akcjach. No brakło, powiem szczerze, tak, brakło, myślę, gdyby miał jakąś asystę czy jakąś bramkę, no to ta ocena byłaby 5, tak? 5 i może nawet wyżej. No ale przez to, że właśnie no nie ma bramek, tak naprawdę miał szansę strzelić bramkę, ale niestety poprzeczka, no plus 4, można dać minus 5, też taka ocena była, no ale tak to by były, wszyscy by mieli minus 5, a nie o to też chodzi, ale całkiem bardzo dobry, no dobre spotkanie, tak? Dobre, z przebłyskami i z szansą na takie bardzo dobre spotkanie. Maciek Sadlok od początku tego sezonu gra nieźle i oby ten stan się utrzymał. Przechodząc dalej, Lukas Klemens. To też było dobre spotkanie. Tak, to też było dobre spotkanie, solidne. No, czyścił faktycznie. Nawet udało mu się parę razy fajnie zagrać tą piłkę. Jakby bardziej mi się podobał pod względem rozegrania piłki. Więc no plusik, bo normalnie 4, ale za to, że właśnie coś próbował rozgrywać, że to faktycznie lepiej wyglądało, parę razy zaryzykował, ale z powodzeniem, jakby bez jakichś negatywnych konsekwencji, dlatego dostanie plus 4, myślę, że zasłużył, bo też on utrzymuje też swoją formę, a też to trzeba docenić. Janicki został oceniony przeze mnie na 4, można dodać też plus 4, bo w sumie dajmy mu plus 4. Żeby nie być też takim, niczego nie zepsuł. Wydaje mi się, bardzo solidny mecz Janickiego. Widać, że jego forma idzie naprawdę w górę. To też nie jest tak, że Korona nie stwarzała sytuacji. Stwarzała tę sytuację, ale dobra organizacja gry właśnie Klemensa Janickiego powoduje, że po prostu nie jest źle. Nie popełnił żadnych błędów. Czasem się gdzieś tam w tych swoich driblingach zagubił. Ale generalnie, i czasem może zdenerwowo, gdzie był czas, gdzie można było tą piłkę na spokojnie zagrać, no to gdzieś tam wywalał w hektary, ale to są tylko takie moje małe obiekcje wobec gry tego zawodnika.
Przechodząc sobie dalej, Dawid, nie psuj. No i słuchajcie, to jest zaskoczenie tego meczu moim zdaniem, bo nie spodziewałem się tak dobrej gry tego zawodnika, bo wiemy, że jest zawodnikiem szybkim, dosyć dobrze wybieganym, ale robiący często błędy. W tym meczu tych błędów było bardzo mało, bardzo dobrze podłączał się też do akcji, przecież on asystował przy bramce Olka Buksy. Bardzo, bardzo te wrzutki były bardzo dobre z jego strony i dlatego zdecydowałem, żeby dać mu właśnie piąteczkę za to spotkanie, bo naprawdę wyglądał dobrze. Wyglądał dobrze w tym spotkaniu, można powiedzieć wyjątkowo dobrze, bo faktycznie było to dobre spotkanie w jego wykonaniu. W każdym praktycznie aspekcie i defensywnie było dobrze, a bardzo dobrze było w ofensywie, co daje w ogólnym rozrachunku mu ocenę 5. Wysoko, ale też właśnie tu jest takie, już to chodzi pewne moje wrażenie z jego gry, jakby moje zaskoczenie, bo Dawid bardzo mnie, pozytywnie mnie zaskoczył, a takie niespodzianki są zawsze mile widziane. Dobrze, przechodzimy sobie już do drugiej linii i mamy tutaj Vullneta Baszy. Dałem mu bardzo wysoką ocenę, po plus 5. Dlaczego? Vullnet Basza, nie przypominam sobie, żeby w tym spotkaniu popełnił jakiś większy błąd. No nie, nie popełnił takich błędów. Grał bardzo, bardzo dużo czyścił, bardzo dużo czytał. Potrafił wyrwać do przodu. Dobrze tą piłkę rozgrywał. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Może to nie był mecz jeszcze na 6, jeszcze nie. Ale już taki, już troszkę w tych granicach. Już troszkę w tych granicach, to już takie plus 5 musiałem dać. Bo naprawdę dobry mecz. Szkoda, że gdyby to okraszył bramką, byłoby dobrze. Byłoby celująco, no bo wtedy no już w ogóle są argumenty takie, że musiałbym dać nawet z takiego czystego powodu, że jest po prostu genialnym zawodnikiem. Wiecie, no już wtedy no nie mam wyjścia, no to już, bo zagrał bardzo, bardzo genialnie, ale no niestety jeszcze brakło po prostu liczb, no co wam powiem. No czasami liczby są też, jakaś asysta, jakaś bramka, wtedy byłoby troszkę inaczej. Ocena 6 wtedy byłaby na bank. Tak samo jest z Żukowem. No Żukow, świetny mecz, wybiegane niesamowicie. Nie wiem, czy mówiłem ocenę Baszy, plus 5. Żukow też plus 5, identycznie, no super mecz Żukowa, no znaczy to nie jest jakaś tam niespodzianka, ale kolejny mecz i tutaj strasznie było to widać, dużo udanych driblingów, bardzo, no jak zawsze wybiegany, był wszędzie na tym boisku. Dzisiaj właśnie miałem taką pogawędkę tutaj z moim kompanem, że to jest bardzo podobny zawodnik do Pola Longha, Paul Long, który już nie gra w Wiśle Kraków, ale jest cały czas w naszej pamięci. No i słuchajcie, on też był taki wybiegany, tylko że on biegał, wiecie, my tak to porównywaliśmy i mówimy tak, że Paul to jest taki, Żukow to jest taki lepszy Paul. Dlaczego? Bo Paul miał coś takiego, że jakby biegał, ale troszkę tak jak głupi, tak? Nie za bardzo miało to sens, ale był bardzo wybiegany, korzystał z tego, z tej umiejętności. A Żukow wie, gdzie biegać. I po prostu w odpowiednich strefach przyspiesza i łata te wszystkie dziury, które gdzieś tam Wiślacy robią. I to jest właśnie, uważam, że też umiejętność, w sensie technicznie jest też lepszym zawodnikiem, więc mamy naprawdę super grajka, który, może on nie będzie strzelał, nie wiem, 10 bramek w sezonie, czy nawet 5-6, ale to jest zawodnik, który wydaje mi się, że może coś strzelić, ale przede wszystkim będzie bardzo wzmacniał naszą drugą linię, bo myślę, że on tutaj jest, to jest, wydaje mi, 20 parę procent, a to jest dużo, jak na 11 zawodników, on daje 20% jakości, no nie powiem 23% jak Hajto, ale gdzieś 20% jakości Wisły to jest Żukow. Bo on bardzo wzmacnia tą drugą linię, dzięki temu Wukan Sawicewicz ma taką swobodę i może grać niesamowite piłki, przerzucać i tak dalej. Nie musi się brać, nie musi też bać o jakąś o defensywę. Wukan tylko tym zajmuje się Basza i Żukow. Więc Żukow plus 5, Sawicewicz też plus 5, tylko 5. No brakło, mówię, gdyby była bramka, byłoby plus 5.
dałem ostatecznie 5, bo jednak parę błędów Wukan popełnił, ale nie były to błędy rażące. Były to takie drobne błędy, które nie miały konsekwencji, więc 5. No i oczywiście mamy Kubę Błaszczykowskiego, który również zagrał dobre spotkanie. Stąd dla niego cena 5. W tych ostatnich 20 minutach troszkę parę akcji zepsuł, tak? Nazwijmy to po imieniu. Bo jeśli chodzi o te pierwsze akcje, pierwszą połowę w ogóle, to super, jego mecz tu miał 5. No i w drugiej połowie za bramkę tak naprawdę, bo tak, no ogólnie to był mecz, słuchajcie, taki. Plus 4, minus 5. W tym przedziale Kuby Błaszczykowskiego, bo od Kuby musimy wymagać jednak troszkę więcej. Ale strzelił no świetną bramkę, no same okno, po prostu brak słów. Jak ja zobaczyłem tą bramkę, to no po to ogląda się Ekstraklasę, że też Ekstraklasa to też nie jest taka mega słaba liga, bo takie bramki się zdarzają i jednak no dla takich bramek warto żyć. Jednak no, Kuba strzelający taką bramkę, no, aż człowiek uśmiecha, aż człowiek jest niesamowicie radosny. Więc tutaj piąteczka, mega, no, umie się utrzymać przy piłce, no, nawija tych obrońców jak chce. Czasami może brakuje jeszcze tej szybkości, co miał kiedyś, no ale nie można mieć wszystkiego i tak daje niesamowitą jakość. W paru momentach może gdzieś tą piłkę sobie źle przyjął, no zdarzają mu się jakieś tam małe błędy, ale mimo wszystko i tak imponuje Kuba Błaszczykowski forum, takiego chcemy go oglądać. Przejdźmy sobie do Maka, który był też również bardzo dobrym tutaj ogniwem, nikt się raczej o Maka nie obawiał, ale no słuchajcie, mecz jego, no nie boję się tego powiedzieć, bardzo dobry. A oceniłem to na minus 5, dlatego były jakieś drobne błędy, jakieś tam zapędził się czasem za dużo dribblingu, jakby niepotrzebnie sobie tą piłkę jeszcze dopieszczał, można było uderzać, ale z drugiej strony wywalczył rzut wolny, po którym padła bramka właśnie Kuby Błaszczykowskiego, więc też są pewne powody do zadowolenia. No i oczywiście to jest minus 5. Myślę, wydaje, że każdy się tutaj zgadza, można dać 5, też nie będzie źle. Nie chcę też tak, żeby tak zbyt różowo było, jednak no, oceniajmy w miarę obiektywnie to spotkanie. No i mamy Olka Buksę. No słuchajcie, no Olek Buksa strzela trzecią bramkę, słuchajcie, wyobraźcie, 17 lat i strzela trzecią bramkę w tym sezonie. No zawodnik, który według mnie, wiecie, to jest zawodnik gotowy do gry w Ekstra. Oczywiście jeszcze fizycznie, prawda, kondycyjnie no nie wytrzymał tego meczu, ale bardzo dużo biegał w pierwszej połowie. W pierwszej połowie to ja nie czułem, że to jest 17-latek. Czułem, że to jest piłkarz, który przyjechał tutaj grać w Ekstra, że to jest, nie wiem, mam, nie, 25, 24, 23, ale to jest gotowy piłkarz do gry w Ekstraklasie. No w pierwszej połowie tak to czułem, no grał tak nawet trochę mi Pawła Broszka przypominał w pewnym momencie, bo tak brał na plecy, no tak gra tyłem, no chyba tutaj treningi z Pawłem Broszkiem mu służą. Naprawdę dobrze to wszystko wyglądało ze strony Olka Buksy. No w drugiej połowie widać, że trochę przygasł, miał taką sytuację właśnie, później został zdjęty, bo był skurcz i tak dalej. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, że to tylko skurcz i nic więcej, ale bardzo tutaj wiele osób mówiło, że słabo, ja zmarnował. No wiecie, jak już jesteś podmęczony, też trzeba pamiętać, że no, to było uderzenie, też duża presja na nim tutaj ciążyła, tak? Bo to był, to trzeba już było 2-0, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam jeszcze wydaje mi się, że no tutaj źle uderzył po prostu, tak? Ale jednak był zmęczony tutaj w biegu, no zdarza się, tak? Zdarza się, więc ja tutaj nie miałem jakichś obiekcji, uważałem, że okej, okay, trudno, nie udało się, szkoda, bo mógł już taki dublecik, byłoby już 3-0, to też by już człowiek spokojnie siedział na tym stadionie, a te 2-0 to cały czas gdzieś tam człowiek miał jakieś najgorsze scenariusze przed sobą, ale Olek w pierwszej połowie, no brameczka, uważam, pięknej urody, pokazywał się, potrafił naprawdę wiele dobrych, genialnych zagrań, których no przeciętny, czy nawet niezły zawodnik Ekstraklasy mógłby nie zagrać, a on zagrał i z dużą taką łatwością. No zdarzało się, że jakieś zagranie mu nie wyszło, ale musimy też pamiętać o jednym rzeczy, on ma 17 lat i też musimy pewne tutaj ewentualności, pewne okoliczności
brać pod uwagę, stąd ocena 5. Myślę, że nie ma powodu, żeby dać mu niżej. Po prostu piąteczka, no nawet z plusikiem, ale nie, zostawmy tą piątkę. Pierwsze myśli są zawsze najlepsze, ale piąteczka myślę jest również odpowiednia. No i słuchajcie, kto jeszcze wszedł, bo muszę powiedzmy, no wszedł oczywiście Lubomir Tupta, jak najbardziej na plus, parę fajnych, no pokazał nam coś, może nie stworzył żadnej sytuacji specjalnie, ale miał taki jeden rajdzik, nazwijmy to, minął dwóch zawodników Korony i później no ta piłka nie przeszła, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawy zawodnik, mi się wydaje, że jak na zmianę, no mamy duże bogactwo, jeśli chodzi o napastników, tak szczerze mówiąc, bo faktycznie wygląda to optymistycznie. Ten Lubomir Tupta nie jest wcale taki zły moim zdaniem. Może to była słaba Korona, ale jednak mimo wszystko, no jakoś się tam nam pokazał, co prawda w takiej jednej części, ale zawsze coś. Więc na plus, Marcin Wasilewski również na plus, jakoś tam nic nie zepsuł, nawet tam jeden stały rzut rożny był i tak fajnie uderzył. Szkoda, że nie zakończyło się to bramką. No i oczywiście był Hołownia, który zagrał tak, no nie ciężko powiedzieć, ale jest plus, dzisiaj wszyscy na plus. dzisiaj wszyscy spisali się dobrze. Muszę powiedzieć dobrze, a niektórzy bardzo dobrze. Większość bardzo dobrze, ale parę dobrze plus. Także no naprawdę jestem pełny optymizmu po tym spotkaniu, bo faktycznie Wisła Kraków udowodniła swoją dużą jakość. I myślę, że czekamy na kolejny mecz, który 29 lutego bodajże będzie z Wisłą Płock. Wisłą Płock u nas na Reymonta, więc będzie znowu ciekawie, znowu będzie zapowiedź, znowu spotkanie z naszym byłym drugim trenerem, Radosławem Sobolewskim. Będzie to miłe na pewno spotkanie. Mam nadzieję, że też również zwycięskie, tak samo jak w przypadku właśnie tym meczu, bo naprawdę mecz z Koroną Kielce udowodnił nam jedną rzecz, że po prostu Wisła jest w takim naprawdę formie, która jak oni... Słuchajcie, można teraz już jakieś zakłady sobie, że tak powiem, stawiać. No, w każdym razie, ile seria Wisły Kraków będzie tych zwycięstw, ile będzie trwała? Ja stawiam, że będzie to 8 spotkań. Tak. Uważam, że będzie to 8 spotkań. Właśnie, zabawmy się w taką grę. Jeżeli... Właśnie. Ja stawiam, że to będzie 8 spotkań. Wy możecie stawiać więcej, mniej. Wydaje mi się, że tyle Wisła Kraków może wytrzymać. Dlaczego tak sądzę? No, przede wszystkim Wisła Płock uda się. Czuję, że z tym zespołem możemy wygrać. Później Krakowie. Trudny temat, ale coś czuję, że właśnie będziemy zdeterminowani, by to spotkanie wygrać, dobrze się do tego meczu przygotujemy i to już będzie właśnie to jest tak, 7 albo 8, tak? I wydaje mi się, że z Lechem też możemy wygrać. Też możemy wygrać, o ile oczywiście nie będzie kontuzji. Ja to wszystko mówię na takiej zasadzie, jeśli nie będzie kontuzji. Ale to jest taki optymistyczny wariant, bo lubię być optymistą, nie ukrywam tego w żaden sposób. Optymizm jest dla mnie ważny, bo tak to bym nie nagrywał dla was filmu, bo stwierdziłbym, że to nie ma sensu, mało subskrypcji i tak dalej, więc nie, pozytywnie trzeba myśleć i tak myślę będzie. A ja oczywiście wam dziękuję za ten materiał, troszkę się rozgadałem, troszkę się parę razy zaplątałem, ale cóż, nie byłbym sobą, gdybym się nie zaplątał. Cóż, powtarzam, dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję również za aktywność pod moimi filmami i to mnie bardzo cieszy, bo też mnie to w jakiś sposób motywuje do dalszej pracy nad sobą, nad filmami. Będzie parę nowych projektów, ale musi się najpierw troszkę ta sytuacja ustatkować. Teraz dużo będzie spotkań, dużo będzie nagrywania takiego w ciągu tygodnia, więc no wiadomo, teraz nie mogę z niczym ruszyć,
ale plan jest taki, że jak będzie ta przerwa, o jest, ruszyłem mikrofon, przerwa na, no już będzie koniec sezonu, to wtedy ruszy taki fajny projekt, o którym nie mogę jeszcze zbyt wiele powiedzieć, ale będzie fajny, tyle mogę wam powiedzieć. A ja jeszcze raz wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona.